Rower zabrali. Rower zabrali. O właśnie, ty wrócił Krzysiu Działaszko jeszcze raz. Zabrali rower. Słuchajcie, drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie ja jeździłem sobie na rowerze i zostałem okradziony ze wszystkiego. Ze wszystkiego, z kamery, z rowera. Także jestem w szoku. Zobaczcie cały film, bo sam nie wiem, co się w nim normalnie dzieje, bo ja go nawet nie nagrałem. Po prostu ukradli mi kamerę, ja odzyskałem, rower mi ukradziono. Zapraszam do filmu. To jest. Nie masz? Widziałam na odcinku Jastura. Dzisiaj nagrywamy vloga z Bartkiem Taborem. Będą wyświetlenia i jastki. Czaisz? We Francji jakiś był drop butów Lidla, to za 5 koło euro poszły. Mahmur. Ukradli mi rower i skrzypi. Beka jest grana. Beka jest grana. No dobra, nagrywamy film. Nagrywamy film, chodź. Patera. Odsuń się, bo przy ścianie zrobiłem patera, gościu. Patera, gościu. Muszę przy ścianie powiedzieć patera jeszcze raz. I dzięki tobie dłuższy. Widziałeś to? Patera! To jest wersja, a nie jakaś na dwie nogi. Na jedną przeląduje, to jest gruby trik. A nie, no, co ty robisz? No, nie wiem. Nie wiem. Co ty robisz swoim życiem? Nie wiem. Nagrywam. Nie tak. Skrzypi mi całe życie. Życie ci skrzypi? No. Pokaż. Pa. Jaki stan bolida? Stan bolida? Jeszcze czy za ciemno jest? Czyli jest git. Widzisz buzię w tym tęczu? Widzę. To dobrze. To znaczy, masz zarost. Musisz się ogolić, jak masz ze mną nagrywać, musisz się ogolić. Tu. Czy tam? Tu. Masz koper. Nie, tam nie. A. Nie pokazuję, ale masz koper pod nosem. No wiem, bo to jest ten. Żeby nie było, że prawa jazdy nie masz, jak tam upalasz, tak? Żeby mi sprzedali tego. Paliwo na stacji. Piwo 0%. Aha. Bo nie chcieli. Krzysiowi sprzedają. Kiedy się farbujesz? Jak Guber? O, Guber se pół głowy tak zrobił, pół tak. Gdzie tak jak ma Mustanga. A w ogóle, ja mu mówiłem, że ma wgrać ogień w wydech, a on wgrał tylko popcorn. No bo Guber to Guber. Nie ma ognia. On ja się mówię, troszczy o katalizator. Jak może nie być ognia? A on mówi, no nie ma ognia. A wygrał konkurs wydechu bez ognia. To ja nie wiem, co tam za ludzie mają wydechy. Bieda jakaś. Musisz tam gruzem wjechać. Ja tam bym wygrał. Dokładnie. Mój wujek to wycinał katalizatory. Nie żyje. I kradł. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, co mam to zrobić? Telefon mi wpadnie. Kurczę, zacznij coś mówić. No co? No. Opowiedz, jak ci ukradli rower. Jeszcze raz powiedz. No opowiedz, jak ci ukradli rower. Słuchaj, chłopa. Ja tego nie wytnę, nie? No to byłem na skejcie późno. Mama już wołała do domu. Nie poszedłem. Przyszedł ktoś. No, była. Dobrze nam opowiada? Wziąłbyś go do siebie? Tak, już go biorę na aktora. Była akcja, siedziałem tu, ziomek zaczął żygać. Potem się do mnie przyczepił, ukradł mi rower i uciekł. No dobra, Krzychu, ale ja słyszałem, że to ty uciekłeś, a nie on. No ja też, no. Ale to czemu? Bo on speniał, że on dostanie od tego, co się zżygał. Czemu jak uciekałeś, to nie na rowerze, tylko zostawiłeś rower. Ale kadr dobry. Czekaj, bo ja chcę wiedzieć, czemu on uciekł z roweru i zostawił rower. Bo ja na ławce siedział, znaczy leżał przy ławce rower. Ja byłem za ławką. Tam. O, tam, ja byłem za ławką i on zaczął do mnie tak ujść. I ja myślę, że uciekam. Taki szeroki był? Nie, on tak chodził. Pokazałbym, ale nie, bo ci film ze mną. To był chłop z niższej półki ludzi, tak? Z tej takiej niżu społecznego. No dobra, ale nadal nie wiem, czemu on nie uciekł na rowerze, tylko z buta i zostawił rower. No bo był na ławce rower, przed ławką, a ja byłem za ławką. A ziomek tak do mnie szedł, już bez kitu, już metr za nim. A i zostawiłeś rower. Dlaczego? Ja go nie zostawię. To by ci zajebał. Jaszur by się z nim bił. Nie, ja bym rower wziął i rzucił jego rowerem jak już. Albo coś. Zrobiłeś mu zdjęcie chociaż? Ja bym go nagrywał, żebym wiedział, nie, komu potem ukraść z powrotem. Ale on nie ma takich kamer. Wiedzieliśmy, kto to był. Ja już mam kamery. Ja już mam kamery.
Miałem rower, ale lepiej ty. No bo ale to... jak? Jak on nic nie umie opowiadać, Czechu? Ja godzinę go muszę mu podpowiadać. Jak rower odzyskałeś? Bo zadzwoń, pisałem do typiary, która mi go ukradła. Znaczy była z tym typem, co mi ukradł. Słuchajcie, widzowie. Tak było, nie? Że Krzysiowi ukradł chłop rower, ale pisał do typiary, która mu go ukradła. Ogólnie staka wiksa, a potem napisałeś do tego typa, żeby ci oddał i ta typiara zadzwoniła pewnie, nie? Tak było. No. Tak było, dymy, here i jazda. Bo ta jakaś typiara zabierała też rower z nim. Chodziła z nim. A twoja potem... znajoma, tak? Nie. Poleciałeś do niej na lokal i tego, tak? Nie, pisałem. Pisałem do niej i mi oddała rower. I działa? Nie działał ci Bartek zepsuł, tak? Co ci zepsuł? O, jeszcze uderzył tutaj. Zepsuł? Bartek. A komary z żwom. Bartek zep. Ło, wow, dymy. Dymy na skład parku. Wow, złodziej, patrz. No może na się tu ukradli mi rower teraz. Słyszysz? Ukradli mi rower. Krzychu, ukradł ci rower. Prawda, żaden clickbait. Ukradli, patrz. Wiesz na ile to sprzeda? Gdzie on idzie? No ukradł ci. Jak serio ukradł? Ukradł ci. Jak serio? No ukradł. Typa, on poszedł dalej. Z Krzychu, on idzie z nim. No idzie, mówię, do domu ci. Nadal mnie widać, czy już ciemno jest? Widać. Tak? A ja zjadłem to. Pizzkę? No. Ale oni nic nie im pokażą. Nie, ty im pokażesz. Jak ja mam pokazać? Taką mam. Piękną. Nie trafiłeś. Trafiłem? Nie. Widzisz mnie? Wiesz, że możesz sobie dać ekran drugą stronę. No wiem, ale nie chcę się tego... No tego. Dobra, to trafiłem. Trafiłem? W ogóle widzowie, wiecie, że mam światełka pod autem? Chodź pan. To możemy iść pokazać. Myślisz, że sięgnie stąd? Co ty masz za pilocik śmieszny? Nie, chyba za daleko, co? Idziemy nagrać światełka? Idziemy, ale bo tu nie działa. Ciekawe jaki zasięg jest, chodźmy. To sprawdzamy. Elo, przyjąłem kanał Jaszczura. I mam taką fajną koszulkę w pizzę. I dostałem tą koszulkę od stargardzkiej pizzerii ogólnie i... Ale za punkty dostałem. Jakie punkty? No za punkty, masz aplikację taką. Nie będę mówił nazwy pizzerii, bo nam nie zapłacili, ale zbieracie punkty ze zamówienia tam, no ileś tam punktów, tak jak żabcy w żabce za zakupy, nie? Tylko, że za pizzę i potem można sobie za te punkty oderwać jakieś fanty na przykład. Nadal nie działa. Jakieś te działa. Koszulki i w ogóle. Zakłócenia w Stargardzie są jakieś. No bo tu jest Czarnobyl. A nadal nie działa. U mnie w domu to działa z okna. A ty gdzie mieszkasz? Ja? W domu mieszkasz? Właśnie, pod rampą będę spał. Ty no nadal nie działcie. Co tu się dzieje? Serio, to dziwne jest, pa, ja klikam on. Jaszu. Może trzeba, a ty? Jaszu. A może musi być odpalona? Rower zabrali. Rower zabrali. O właśnie, ty wrócił Krzysiu działaszko jeszcze zabrali rower. Zabrali rower. Zabrali? Zabrali. Ajajaj. No klikaj tam, żeż pan. W ogóle jutro muszę z konserwatorem się umówić, mieliśmy się ścigać. Ale on chyba speniał koleś. Nie mogę. Ty czemu nadal nie działasz? No jak usłyszał, że ty masz takie potężne 1.8, to wiesz. No tak, 1.8, w papierach 1.9, mordo. I na przelocie. I na przelocie. O, jaki fajny rower masz, Bartek. Nie mam przelotu. Katalizator jest? Ukradł. Dobra, nie mówmy o takich rzeczach, bo... One są. O! Jo! A jak? Wiesz, ile to kosztuje? Zagraj w GTA i sprawdź. 30 tysięcy full pakiet. Ja cię kręcę, ale fajnie to wygląda. A to manekin tam w środku? Jaszczur? Panie Jaszczur, to jest manekin tam w środku, czy to twoja dziewczyna? Nie wiem, sprawdź, dotknij. Patrz, możesz dotknąć. Nie dotykam. Ale fajnie wygląda, jak tak właśnie... A co, kupiłeś się różne, je łączyłeś, czy tak dziurawiłeś się? Bartek znawca się odpalił. Bartek motoznawca. To są dawka, specjalnie są. A ma wentylki? Kradniemy wentylki? Chodź, kradniemy wentylki. Gdzie ma? Gdzie ma? Sprawdzę, czy ma kata. A nie, to nie manekin. Nie ma. Daj mu kominiarę na łeb. Dobrze wycięty. Co? Dobrze wycięty. Chowi daj na łeb kominiarę, do gęgu. A on chciał wentylki kraść. Pocha, pominiarek. Nie ukradniesz, to jest przykręcone tym. A jakieś ma... Jakie masz szpikulce ostre? To dobrze się wygląda. Iść mu kręć. Słuchaj, masz mi jedno. Mam ale. Chodź, czekaj, ustaw się tu. Ustaw... Nie, czekaj, chodź. Chodź tu, kucnij. Kucnij. Ale dawaj rowerem. Nie ma rowera.
Dobra, czekaj. Przeparkuj. Nie, zaraz, robimy wojnę. To przeparkuję tu. Bawaria, a tu znaczka nie ma. Gdzie jest znaczek? Nie ma, ale szybszy wtedy jest. Dajcie spokój temu Nissanowi. Nagraj to, szybko, zanim odpali. Patrzcie to, widzowie. To też trzeba rozpalić. Co tam jest? O, tak. To jest tuning. Co jest? Tuning, dziura na głowę. Serio? Zasłonię. Odpal to. Od tamtej strony. Czekaj, nie odpalaj. Odpalaj. O kurwa. Wow, wow, wow. No dawaj, gaj. Dej mu. O, panewka, Boże, uszczelka pod Gowicza. Boże, się dymi, ja pitole. Co się dzieje? Nie widziałeś, jak dymę pierdolnęło, stary. A pana w lepę, pokaż lepę. No. A ja otagowałem ogólnie. Dobra, dobrze. Palimy to. Teraz ty, ale to głośniej. Ale 36 jest jeszcze 3 razy głośniejsze. Zapchał dziurę! No nie, to nie 3-6. Co mam? Ale masz, o! Futro! Pędzla mam! Pędzla! O, takiego, ta! Pojasz, jak nagrywa. Dobrze nagrywa. Krzysiu! Dupery! Krzysiu! Jaki Igor? Dwie biura. Zetones? Zetones. Ej, to jest ten! Z okonalista. Jasz, który mówi, że z wiewiórki. Nie, z lisa to jest i ten. I przez to zwierzęta umierają, nie? To jest z tego, z mysza jelenia ostatniego. To są... To są te... Bezek odejść wydechy. Bezek. Pingwin. Ten, co z wydechu strzela i żona tego, co z wydechu strzela. Tak. Co? Ja się wstydzę, ja nigdy nie... kamera nie co? Wstydzę się, no. No nie nagrywaj. Co ty puściłeś? Słyszałem jakieś te... Czekaj. Jakiegoś szpaka chyba. Czekaj. Nie? Coś tam powyzywał Bartka, nie? Pan pizdu. Co się okazało na drugi dzień. Złamana ręka. Naprawdę miał złamaną rękę? To pęknięta. Nie, nie zła patologia. No słuchaj, miarka się przebrała. Ja i tak... Ja na seks, nie lubię prawa. Co ty puszczasz? Ja mówię to! Ja tu nie mogę. Nie mogę. Tu prawa autorskie. Idziemy stąd. Idziemy. Trochę mi się kuleje, ale idziemy. Zgubiłem telefon. Rozbijesz telefon? Zgubiłem. Zgubiłeś? Zgubiłem. Może ci ukradli? No, może. Ukradli Krzysiowi telefon na skateparku. Najpierw rower, teraz telefon. No. Co robimy, Krzysiu? Robimy truje na garba. Tam. Jakby co, to jest ich film. Ja tu nie biorę odpowiedzialności za to w ogóle. Robimy truje na piramidę i truje na garba. Ja nie będę biegał za tobą. No i co? No to zuma robisz. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Dobra, idziemy robić. Kamusia z podniesienia. Co zrobiłeś, Krzysiu? Ja? Ośka się rozwaliła? Ośka się rozwaliła? Sam zepsułeś. O co chodzi? Tu się jaka krzywa. Nie widzę. W stosunku do widelca. O kurwa. O kurwa. Krzysiu, coś ty zrobił. Ja nic, sam zepsułeś. Sam zepsułeś. Ujął. Panie wygięło. Ujął. Panie wygięło. Wygięło. Krzysiu! Zepsułeś! Jak to zrobić? Będę jechał tułem i jeszcze będę miał prędkość po kulkami. Dobra, panu, tam motem, masz wystawy. Ajajaj! Nie no, nie nagrywaj, panie, nagrywaj! Instagram!
Instagram, przy Kubenix, podłoga i Kuban Benix. O, Kuban Benix, elo. Gumę mam. Gumę. Kuban, podłoga, BMX. Krzychu, BMX, podłoga. BMX, podłoga. Nara. Nara. Dobra, nie wiem, czy film był fajny, czy nie, bo nie mam pojęcia, o czym jest i co oni tam nagrali. To on nagrał. I on. Kuban, podłoga, BMX. I nie dam ich Instagramów. Czy dać im, myślicie? Dać? No, dać. To na kolana. Nie. Na kolana. No na kolana. No dawaj. No nie, no dam im, niech mają. Ja nie taki, nie z tych. Dobra, to dziękuję za oglądanie. Tu macie guzik subskrypcji na jego twarzy, żeby go tak, nie było widać. Jak macie czerwony, to musi być szary. Łapka w górę, tylko w górę. Dajcie komentarz, komentarz. No. I tak. Dajecie komentarz, mały rower jest git. A ty mi przedstawiałeś opcję ostrzenia? Nie. Aha. Dobra, bo dziwnie, jakoś coś mi poprzestawiali. Katarzyna. Jak coś się poprzestawia, no i w ogóle to ich wina. Nie. I pamiętajcie, kochajcie mnie, moich synów i moje córki. Tam masz córkę. Które są? Córkę. To maleńki. Także nie wiem, czy ten film jest długi, czy krótki. 10 minut będzie. Jakby co, to on montował. Żeby było na niego. Ale tak serio, to ja montuję. Ja nagrywam. I chodzi o to po prostu, że po prostu ta scena, żeby była dłuższa, bo nie wiem, czy długi film nagrali, czy nie. No ja będzie coś tam, coś tam chyba będzie. Ja ale myślę, że ich film jest gówniany. Ocencie to w komentarzach, czy nie ten. Jest git, czy ich nie lubimy, czy ich mamy lubimy, lubić. Lubimy. Bo ja nie wiem, czy... Ja na następnych odcinkach będę robił za kaskadera u Jaszczura, więc... Ogólnie w następnym filmie, nie wiem, czy następny, ale niedługo nagrywamy, że na dach do BM-ki, tylko tej drugiej, dajemy fotel i on jest ochotnikiem, żeby na dachu w fotelu jechać, ale jeszcze mu nie powiedziałem, że zrobię ścianę ognia z kartonów i wjeżdżamy w ścianę ognia z kartonów. Nie ma sprawy. A on jest na dachu w fotelu. Dobra, a my BM-ką tak to taranujemy. Monstry tak. Strażaka ogólnie. Aha, chodźcie, to chyba będzie git. I piszcie w ogóle, czy macie pomysły na jakieś chore filmy, bo pizza jest smaczna, więc Krzychu BMX, podłoga. Ja, zapisz na koniec i się żegnamy, tak? To pa. Daj mu na koniec, niech mają! Daj mu! Pożegnaj się, no. Już nie przeciągajmy. No to witam. No i pa. Witam. Mówi, że to nie może się tak skończyć, musi być bam. No daj. A ja zrobię. A ty coś jeszcze dodasz do tego filmu? Co? No to nie.